Naukowcy są zgodni. Dziecko rozumie tak trochę. Pewnie coś tam dziecko rozumie. Film Guzińskiego nie polemizuje z naukowcami. Piotrek, główny bohater jego wspomnienia lata, pozostaje ciekawą i czytelną postacią. Mimo że ani my, ani on nie dostaje od matki odpowiedzi na to, co robi poza domem, gdzie się szwenda i o co chodzi z tą sąsiadką, która przyszła w pewnym momencie zalana łzami, posiedziała kilka godzin, a potem wyszła. Możemy się domyślać. I możemy się domyślać, ile Piotrek się domyśla. Największa siła wspomnienia lata leży właśnie w przywoływaniu tego uczucia bycia dzieckiem. Z jednej strony nostalgicznie, ale z drugiej rozprawiając się z tą nostalgią, przywołując w naszej pamięci także te okropne elementy, jak poczucie bezsilności wobec tego, co się wokół nas dzieje, oraz poczucie wszechogarniającej nudy. Mimo że akcja wspomnienia osadzona jest w latach 70., to jak wspomniał sam reżyser, do pewnego momentu wszystko wyglądało tak samo, więc wszystko jedno, czy 70. czy 80. bym to umieścił. I pewnie miał na myśli komunę, ale ja szczerze interpretowałbym to aż do wszystkiego przed internetem. Nawet wychowany w latach 90. znalazłem bowiem bardzo wiele własnych doświadczeń. Do tego sama lokacja jest dla mnie łatwa do utożsamiania się, bo sam wychowałem się nad jeziorem, miałem stały dostęp do jeziora, bo Mazury, pozdrawiam. Ale nie sądzę, by film Guzińskiego zrobił na mnie wrażenie tylko z tego względu, że rezonował ze mną na tym prywatnym poziomie. To film bardzo żyjący w swoich scenach, gdzie pojedyncze sceny są ważniejsze niż cała fabuła. Chociaż są tutaj pewne ramy scenariuszowe, to nie są po prostu randomowe scenki z życia, ale czasami budzą takie wrażenie. Mam naturalnie swoje przytyki, na przykład to, że dwa wątki eskalują w tym samym momencie, że polskim zwyczajem muszą się czasami pojawiać jakieś wielkie wybuchy emocji, gdzie ktoś zalewa się łzami, opadając przy ścianie na podłogę, albo po pijaku krzyczy na kogoś: a ty kurwo, ty latacznico, uciekaj stąd, ty kurwo. Ale większość czasu film dzielnie utrzymuje swoją powściągliwą twarz. Cios w żebra pada trochę, kiedy na ekranie pojawia się filmowy Gwiazdor Więckiewicz jako typowy tata. Nagle zdajesz sobie sprawę, że oglądasz polski film, a sam aktor także nie zmienia swojego stylu na tyle, by dopasować się do klimatu filmu. Mimo wszystko, za dużo czasu spędziłem na wymienianiu wad, dlatego że one nie rażą na tyle, żebym nie polecił filmu z całym sercem mimo wszystko, bo swoją najważniejszą rolę spełnia absolutnie pięknie. Jeżeli pójdziecie do kin, to przeniesiecie się z powrotem do tego dziecięcego świata domysłów i popatrzycie na dramaty dorosłych, ale tylko urywkami, tylko tak przez dziurkę od klucza.